Hej ekipa, witam was z Tanią. Witam was na przedpremierowym odcinku z Drill Deal Oil Tycoon. Przedpremierowy, czyli na tydzień przed oficjalną premierą dostałem klucz od twórców, aby móc wam zaprezentować najnowszą ich produkcję. Studio AV2 Softworks już prezentowało swój tytuł w wersji demo i zgarnęło ponad 80 pozytywnych opinii za wersję demo, a od tego czasu chyba minęło jakieś pół roku czy rok. W każdym razie gra naprawdę zapowiada się zacnie. I co dokładnie w tej grze robimy? No cóż, oczywiście wydobywamy ropę, sprzedajemy, znowu wydobywamy, przetwarzamy i jeszcze drożej sprzedajemy subprodukty, czyli podstawową ropę później rozwijamy. Ale żeby naprawdę nam się nie nudziło, mamy wiele wydarzeń, w tym wojny z piratami, o rozwalanie min, czy na przykład pożar lub trzęsienie ziemi. Dobra, słuchajcie, tyle słowem wstępu. Gra oficjalnie, jeszcze tylko wspomnę, że wychodzi za tydzień, czyli 9 marca i od tego momentu będzie ona dostępna na Steamie. Jakie będzie cena? Tego jeszcze nie wiem. Warto obserwować. Ruszmy z naszym tytułem. Nowa gra oczywiście. Jak widzicie, tak się prezentuje w tym momencie nasza misja. Możemy zrobić sobie samouczek tak na szybko. I mamy Morze Północne, Jack Truperto z zadowoleniem. No ale to wszystko dopiero będzie odkrywane. Natomiast dla nas interesuje Morze Północne. Zniszcz miny i ulepsz platformę. Tak wygląda właśnie nasza wiertnia. No wszystko wokselowe, bardzo przyjemne, przyjemne do grania, przyjemne do oglądania, mam taką nadzieję. Tak wygląda cała nasza mapa, jak widzicie, miny się pojawiają, znikąd wynurzają się. Tu także też jest niebezpieczeństwo, jeden z turystów się wybrał za daleką podróż i niestety to ucierpiało, więc trzeba na pewno na tym chronić. No i mamy przede wszystkim nasze główne wiertło, które produkuje oczywiście nam ropę naftową i gaz. Żeby ta maszyneria ruszyła, musimy mieć pracownika, który ma obsługę wiertła. W takim razie zatrudniamy na przykład Noah Green, proszę bardzo, i weźmiemy też Thomas Parkera. Sądzę, że spoko, bo mamy tutaj taki system jak dzienna i nocna zmiana. Jeżeli w danym dniu, słuchajcie, mamy jednego, to w nocy fajnie, gdyby też drugi dobrym jakością wiertła pracował, więc mamy to ogarnięte. Panowie ruszyli do pracy, świetnie, a my stawiamy pierwsze konstrukcje, które pozwalają nam przede wszystkim mieszkalne jakieś zapewnić warunki, więc w takim razie to postawmy tutaj. Mamy także bufet, który nam będzie zapewniał dobre jedzenie, przynajmniej taki jest plan, więc zbudujmy to może taki sposób, żeby to fajnie funkcjonowało, więc mamy dwóch pracowników, którzy będą po prostu pochłaniać pewnie tony jedzenia, znając życie. Dobra, w końcu mam to. Mamy małą kuchnię, której na razie nie potrzebujemy i w przyszłości musimy zbudować taką strukturę jak wieżyczka obronna, która ma bloków budowlanych 50, lubrykantów 100, żeby zlikwidować to niebezpieczeństwo ze strony min. Mamy tutaj ogarnięte, ale jak widzicie, wam woła, co oczywiście prąd. Prądu jest problem z prądem, więc postawmy, dzięki temu, że budujemy. Raz, odblokowujemy dostęp właśnie, żeby działały struktury. Dwa, nasz poziom wiertni rośnie. Dzięki temu możemy zrobić o wiele więcej. No i tak, skoro mamy prąd, to słuchajcie, teraz zrobiłbym rafinerię. Rafinerię bym sobie postawił w taki sposób, która będzie nam przetworzyła tą naszą ropę na takie składowe jak na przykład... będzie, słuchajcie, tutaj benzyna, będzie olej napędowy i ciężka ropa, którą oczywiście będziemy chcieli sprzedawać tutaj. Na przykład gaz mógłbym już sprzedać, dzięki temu kasa, jeszcze raz kasa, będzie się wszystko zgadzać. Ale żeby to tak nie stało bezczynnie, słuchajcie, to już budujemy. Zatrudnimy pracownika, nie wiem, czy będę miał kogoś jeszcze z dwoma kropelkami. Mamy, o, idealnie, słuchajcie, w takim razie zatrudnimy tę osobę, żeby faktycznie nam to robiła przetwórstwo takie jest na poziomie. To będzie ta osoba tutaj, super, podpisujemy. Ale jak widzicie, znowu nam prąd krzyczy, brak prądu, już dostawiamy, trzeba to ładnie obrócić, proszę bardzo, i dzięki temu, że dostawiamy, mamy plus 5 za każdą połączoną strukturę, typu dwie elektrownie gazowe dają nam nie 5, nie 50, czyli łącznie 100, tylko dają nam już 110, więc dla mnie warto jest dołączyć tę konstrukcję, warto jest z tym współpracować. Tak, ropa się produkuje, tutaj mamy tej ropy 400. To słuchajcie, to ja bym sobie tutaj trochę to zmienił. Mianowicie stąd kolesia zabieramy z nocnej zmiany, a z drugiej strony gaz tam wyciągamy. Dobra, na razie zrobimy tak, tutaj na nocnej zmianie będzie pracował, bo jak widzicie, dwie kropelki, wiertło przeżyjemy. Na razie brak i tak tego sporo mamy. Podstawa rafineria działa, to wszystko działa.
jest spoko. Możemy także robić takie coś jak ekspedycje, ale do tego potrzeba pracowników, na razie się z tym trzymamy, ale ruszamy dalej. Podstawa produkcja platformy, mamy plus 20, badania oczywiście, kondensatory dają nam większa moc, spoko, zrobimy, ale na razie podstawa produkcji ropy, bo daje nam to możliwość, albo wiecie co, kondensatory zróbmy, na razie zrobimy kondensatory, wiem, że trochę kasy wydaje, ale się to przyda, wiecie mi się to przyda, mamy te kondensatory, które dadzą nam de facto, chyba powinny dawać więcej, na razie nie wiem. Mamy pracowników, zobaczmy, pasowałoby w sumie teraz, wiecie co, ogarnąć jeszcze kwestie rozrywkowe, bo tak, nasi pracownicy potrzebują tutaj odpoczynek, ilość snu, kuchnia, też pracuje na razie i oczywiście zadowolenie, a na przykład takimi budynkami dające zadowolenie jest na przykład kino. Tylko tak, konserwacja to jest tu, opieka nad pracownikami, czyli tutaj większe bonusy. I teraz tak, to mamy i podstawowe kino daje nam dostęp do rozrywki. I teraz pytanie, czy mamy kogoś od rozrywki? Zobaczmy, tu jest, ale to jest jedna gwiazdka, trochę słabo, więc na razie się nie będę w to bawił. Poczekamy na pracownika na przykład z dwoma gwiazdkami. Sprzedajmy nadmiary, aha, to są zamówienia, tu chcemy robić sprzedaż. Zobaczmy, czy jest, jest gaz, super. Także czekamy na więcej, jeszcze więcej. I nadal chcę zbudować jeszcze jedną strukturę. Tylko teraz sobie przypomnę jaką, bo to nie jest takie oczywiste. Tutaj oczywiście mogę powiększyć naszą platformę, no ale to jest na przykład 100 bloków i wymagany poziom platformy poziom 3. No to trzeba będzie o tym pamiętać. 100 bloków, tu mamy 2 na 9, 3 na 6, tu jest 5, o tu jest zdecydowanie więcej bloków. Łączniki i rura łącznikowa pozwala nam te bonusy, jeżeli jest struktura, na przykład jeden generator jest tu, drugi jest tu, to pozwala nam połączyć rurą, dzięki temu będzie zachowany bonus. To jest bardzo fajnie przemyślane, podoba mi się. Właśnie, chcemy produkować te zasoby. Ile ich mamy już? 200 tutaj mamy ropy, mamy 220 benzyny, 55 ciężka ropa. No to słuchajcie, podpisujemy większe kontrakty. Mamy tu kontrakty także na przykład na ciężką ropę, cena 2,9 startowa. Według mnie spoko, ale tu mamy paliwo stałe. No eski nie mamy chwilowo, więc na razie podpisujemy z tym umowę. I podpisujemy jeszcze tutaj, ciężka woda mamy. Więc wypuśćmy tego więcej. 20. 30. Sądzę, że 30, 144 może być taka cena, proszę bardzo. Zobaczmy natomiast tutaj, jakie to jest produkcja. Oczywiście widzimy tę produkcję. Przyznaję trochę, ta czcionka jest mała w stosunku do tego, jak fajnie ta gra wygląda. Troszkę nie widzę tego, co tu jest napisane, ale miejmy nadzieję, że dobrze czytam. Tu mamy 326 na dzień. O, to tego moglibyśmy 250 na przykład, dzięki temu mamy prawie 1000 dziennie, to jest według mnie mega opcja, podpisujemy i gazu mamy tego, ile tu jest na dzień, zobaczmy, 326, to samo, no to słuchajcie, na razie wyprzedajemy 200, bym zrobił, da się to wpisać, 300 z palca, słuchajcie, mamy to, też będzie ładny zarobek, naprawdę to będą ładne pieniądze, dodatkowo mogę tutaj jeszcze sprzedać gaz na szybko i to też na szybko mamy. I oczywiście tutaj statki do nas przypłyną, jak tylko to wytworzą. A póki co chcę kolejnego pracownika od wiertła. Drugi poziom mógłby być, słuchajcie, mógłby być, albo weźmiemy Angela, tutaj weźmiemy, tak zrobimy. I tutaj drugą zmianę bym podpiął właśnie. Dzięki temu to wiertło zawsze będzie w ruchu, zawsze będzie nam produkowało, wszystko będzie działać tak jak trzeba. Tu także mamy po prawej stronie wskaźniki, na przykład gdzie jest potrzebny pracownik, albo jaki poziom hałasu mamy. Tutaj mamy na przykład jakieś zasoby, a tak widzicie, ja wyprzedałem wszystko, no to teraz pozamiatane. Ale jak widzicie, trochę tam wchodzi. Budynki rekreacyjne, o tym się teraz zajmiemy. Tutaj mamy jakieś kwestie dodatkowej wydajności produkcji, czyli mamy 24 na dobę. Tutaj jest mapa, jaka to jest mapa dodatkowej pojemności. Tu zadowolenie. Tu życie budynków, tak, budynki też mają swoje życie. O tym trzeba także pamiętać. I tu jest kwestia napraw, no te elektrownie siadają. Więc wiecie co? Trzeba by zbudować konstrukcję, nazywającą się oczywiście konserwacja. Podstawa konserwacja raz, to będzie to, bezpieczeństwo, tak. I mamy wyżyczka obronna, to 3, czyli nie tą strukturę wziąłem, ale wyżyczka obronna przynajmniej już mamy. Konserwacja, gdzie była konserwacja? A tu była podstawowa, dobra, to ja się rozpędziłem po prostu, bo już widziałem tą wyżyczkę, tak? I dlatego tak poleciałem. W takim razie konserwacja. To jest warsztat, który możemy zbudować, a wiecie co, nawet tak. Czy może taki, jest ten warsztat, jaki jest hałas? Chyba nie. Więc warsztat możemy postawić na przykład tu.
proszę, mamy poziom trzeci, super. Ale do tego ta wieżka obronna, jak widzicie, bloki budowlane i lubrykanty. A, lubrykanty, czyli produkcja lubrykantów pozwoli nam ogarniać w końcu to, co chcę. Tylko czy ja mam lubrykanty? Czy ja mam lubrykanty postawione? Chyba niezbadane. Lecimy do produkcji. Tu był gdzieś odpływ grawitacyjny. Tu była podstawowa produkcja ropy. Lubrykanty. Mamy. Odblokowane wszystko. Co mały generator. Świetnie, generator gazowy wytwarza 80% energii. Wykorzystuje taką samą ilość gaz, co mały generator. To można sobie odblokować. Więcej prądu dzięki temu nam wchodzi. Spoko. A czy on w strukturze będzie jakiś większy? Mały generator. A tu jest średni generator gdzieś. Gdzie ten generator tutaj był? Długo nie widzę. Ja chcę średni generator. Czy jest dostępny? Nie widzę. Natomiast mały zakład chemiczny chcę, słuchajcie, postawić, sądzę, w tym miejscu. Dzięki temu już możemy rozpocząć produkcję kropelka. Taka kropelka, zatrudniamy kolejnego pracownika. Czy jest ktoś z kropelką, tu jest jeden poziom, pierwszy poziom. No to jest słabo. Ale tutaj mamy ewentualnie w przyszłości opcję na to. Chyba, że weźmiemy kogoś z obecnych pracowników na to. Zobaczmy, mamy kogoś. Tutaj jest... A to jest wszystko małe. To jest zdecydowanie za małe, w takim razie bierzemy kolejnego pracownika, który będzie miał bardziej rozmaicone, ale może... O, tu słuchajcie, mamy też produkcję gazów. O, to można ewentualnie takiego pracownika przetworzyć, w pewnym sensie przerobić na inną produkcję. A my produkujemy oczywiście... tu jest to, plus rafineria, to mamy to. Dzięki temu ta praca będzie lubrykanty już wytwarzane, będziemy je mogli oczywiście sprzedawać. A tutaj prezenty mamy, podpisz tak, sprzedajemy, żeby się nam zapasy nie limitowały, wszystko trzeba wyprzedawać, naprawdę wszystko. I tu już to płynie po nasze zasoby, jak widzicie, a je przed chwilą zasprzedałem, tak? No to rychło w czas, no ale tak to bywa. Słuchajcie, mamy kasy 600, fajnie, mogę odblokować kolejne rzeczy, na przykład high-tech. Co to jest high-tech? Odblokuję lub przynajmniej budynku, wie to dwa główny budynek wietniczy, którym pracownicy bywają. O, słuchajcie, kupmy to za 20. Czyli to się odblokowuje samo, czy ja mogę to jakoś upgrade'ować? Zbuduj warsztat, aby naprawić. Ło, jaka burza się nagle zaczęła. No proszę. Tylko zastanawiam się, posuwa rafineria, czy ja to mam jakoś ulepszać, czy to jest już na stałe? Czy jest jakaś opcja? Tego nigdy nie rozgryzłem. Słaby stan, czyli warsztat trzeba by, słuchajcie, odblokować. Kogoś do warsztatu zatrudnić. W takim razie zatrudniamy kogoś od warsztatu. Tu drugi poziom. O, patrzcie. Tu i tu. To wezmę 58, bez znaczenia. Damy tu na warsztat. Dzięki temu osoba tutaj pracująca będzie mogła naprawiać nam te wszystkie struktury. I tu jeszcze mamy takie coś jak ekspedycja. Tylko do tego potrzeba ludzi z ekspedycją. Czyli tu mamy poziom. I gdzieś tam jeszcze jest poziom. Zobaczymy w takim razie, czy w ogóle mogę tutaj coś zrobić z tą ekspedycją. Tu mogę na razie na wiertle pracuję. Na razie go odepnę. Zobaczę, czy jest coś dostępne w ekspedycji. Mamy, potrzeba dwóch ludzi. Ale widzicie, koszt gazu, o benzyny mamy, benzynę. Ale nie mogę nic rozpocząć. Zastanawiam się, o co chodzi. Na razie tego w takim razie nie dotykam, nie ruszam. Przywracamy, słuchajcie, tutaj na wiertło. I niech tutaj produkują. Do ekspedycji może się zajmiemy później. A, i właśnie, kino. Kino. Jedzenie mamy jeszcze, ale kino chciałem zbudować. Wow, jak walnęło nam tutaj. Ojej. Dobra, słuchajcie, chcę zbudować kino. Kino będzie tutaj poziom czwarty. Walnęło ostro, naprawdę walnęło ostro. Do kina możemy kogoś z ubawem, czyli z tą koroną. Ale ja chyba będę chciał kolejnego pracownika. Tylko, że nikogo nie ma. No po to w takim razie poczekamy chwilę na kogoś. I się, mam nadzieję, ponaprawiamy. Tutaj także mamy innego rodzaju statki. Mamy możliwość zamówienia towarów z zewnątrz. Na przykład zamówiłem sobie 150 bloków, więc całkiem sporo. Dzięki temu, słuchajcie, mamy to, że wyładowujemy, mamy więcej, prawie bloków wszystkich. 150 plus 20, 170. Za chwilę nam to rozładują. I może najwyższa pora zbudować także kuchnię. Buffet, mała kuchnia, który oczywiście będzie produkować jedzenie. Mamy 180 bloków, jak widzicie. I trzeba będzie zatrudnić nam kucharza. Kucharz to jest znaczek garnka. Tu mamy od kina. Zatrudniamy w takim razie, ale czy jest gdzieś garnek? No nie ma. I to mnie trochę martwi, trudno, ale tutaj możemy kogoś zatrudnić, właśnie rozrywka, ten poziom, proszę. Niech on sobie tutaj pracuje na dziennej zmianie. Jest nawet na to pora. Oni przyjdą, tak, brakowało im właśnie za przyjemności z oglądania. A dzięki temu teraz, jak widzicie, 6 pracowników, 5, dwóch, 5 może ogarniać się i przyjmować właśnie, przejmować się. Może spędzić czas w kinie. Okej, słuchajcie, tu podpinamy
kolejną elektrownię. Mamy i w tym momencie bonus będzie na wysokości, zobaczmy jakiej, plus 10, 10, 20, 30. No i takie bonusy to ja lubię, naprawdę lubię. Natomiast czekam na możliwość zbudowania jeszcze wieżyczki obronnej, której tylko lubrykant nam potrzeba. Przyrost 36, no to trochę słabo, ale może w takim razie kogoś na chwilę skupię się na lubrykantach. Mamy tych pracowników sporo. To jest podstawowa rafineria. W takim razie na chwilę Jacksona przedzielimy tutaj, żeby ta produkcja była. Bo muszę mieć jak najszybciej te wieżyczki, aby polikwidować te diabelne miny. Pięknie, pięknie. Zakończyliśmy wszystkie kontrakty. Bardzo fajnie, ale podpisujemy kolejne. Prawie będzie 100%, może jakiś bonus nam wejdą. Liczę na to ogromnie, więc tutaj mamy podpisane. Jest, tak, już mam wygadnięte. Sprzedajmy w takim razie nadmiar gazu, który nam naprawdę mocno zalega, mocno przepełnia nasze ładownie. Liczę na to, że będę może zbudował sobie jakąś gazownię. Mamy kontener na bloki budowlane, na wodę, na żywność rafinowane, ropę naftową, lubrykanty, spoko. Kontener na eten, czyli mam na gaz i to byłoby faktycznie rozwiązanie chyba najlepsze. Zastanawiam się, czy ten kontener będzie tutaj miał problem z obsługą. Ja to go chciał tak postawić. Zobaczmy, czy poziom hałasu, który możemy tu zbadać, będzie aż takie straszne. Poziom hałasu, z czym produkujemy hałas? Chyba tak źle nie jest. Kuchnia wprawdzie jest troszkę narażona na jakość hałasu, no ale nic na to nie poradzę. Pasowałoby rozszerzyć naszą platformę. A czy na taką platformę mogę? Macie, słuchajcie, 2 na 9, patrzcie, możemy tak to rozwinąć. Tu mamy 3 na 6, więc możemy taką platformę sobie zrobić. Ale to jest chyba bardziej... Wybuduj platformę w pełnej odległości od przeszkód i innych platform. Aha, ja inaczej, a nie teraz, to jest tak, możemy zbudować. Słuchajcie, jeżeli tak to funkcjonuje, to zrobimy to, że mieszkalna część, bardziej rekreacyjna, zrobimy faktycznie ją tutaj. A widzicie, że sami nie jest tak łatwo, musimy mieć naprawdę sporą odległość zachowaną. Trochę to smutne, ale skoro konieczne, to ja bym się skupił faktycznie na części mieszkalnej, rozrywkowej w tej części. Gdzie tylko trzeba się sporo od tego wszystkiego odsunąć. Zbudujmy sobie tak. I ukończono zbudytką małą platformę. Cel osiągnięty, achievement na wpadł, super. A ja chciałbym teraz tędy... Ojej. No nie mówcie. Słuchajcie, bo coś mi tutaj nie pasuje. Most nie może być tak długi. A to jaki jest sens budowania platformy, skoro nie możemy się do niej przedostać? Nie czaję. Aha, i najgorsze jest to, że właśnie wydałem bloki, które miały iść na działkę obronne. No to nic, robimy zamówienie. W takim razie. Kolejne. Na budowlankę sporego zasobu. Mamy kasy sporo. 136. Zróbmy na te 150 znowu. 164 może być. I do tego bym ogarnął troszkę skromny posiłek, takich dosłownie 23. I to powinno styknąć, więc w takim razie zamawiamy. Kuchnia o dziwo nie pracuje. A już wiem, nie pracuje, bo nie mamy kucharza. Zapomniałem o kucharzu. No i patrzę, gdzie jest kucharz, tutaj mam kucharz, ale ten ładnie jest. Nie mogę, nie mogę, bo oczywiście co jest? Ja nie mam mieszkań, więc w takim razie szybkie mieszkanie stawiamy kolejne. Podstawowa kwatera. Ale ja nie chcę podstawowej, bo ja tam robiłem ulepszenie na kwatery i pytanie, czy te ulepszenia jakieś nam wskakują. Chyba niekoniecznie. W takim razie słuchajcie, zrobimy tą podstawową kwatera pracownicza. Ja bym ją postawił, no dobra, postawimy tutaj, ja wiem, że to jest słaba jakość tego życia tutaj, ale musimy jak najszybciej ogarnąć kucharza, który będzie tutaj. W takim razie, no jeszcze nie zbudowali, dobra, dziękuję, w takim razie teraz mogę zatrudnić jeszcze raz kucharz. Zapraszam i kucharz od razu do pracy tutaj, bo potrzebujemy jedzenia, o tym całkowicie zapomniałem i jak widzicie, strasznie, ja widzę, że poziom hałasu, no co ja zrobię, nic nie zrobię. Tam jest, dziwi mnie kwestia tego, że... Ja ten most mogę tylko tutaj i co, ja z drugiej strony się mogę podpiąć, czy nie bardzo? Intrygujące, bardzo mnie to zaciekawiło, dlatego czekamy na statek, który właśnie płynie z zasobami. Prawdzie praca po nocy, ale co tam dla naszych najbardziej wytrwałych pracowników, to nic nie przeszkodzi. Postawmy tutaj, mamy miny w taki sposób, tutaj będą idealnie w zasięgu wchodzić, tutaj się przemiesza, więc wiecie co? Zastanawiam się, czy mogę ewentualnie dobudować jeszcze jakąś platformę. Doświadczony sprzedawca właśnie nam wskoczyło, spoko, podoba mi się. No nie, jeżeli to ma tak wyglądać, to będzie naprawdę słabe, że to będziemy tak rozstawiać 2 na 9. Dlaczego te platformy nie mogę na przykład powiększyć? No słuchajcie, naprawdę słabo, jak dla mnie słabo, ale no innego wyjścia widzę nie ma. Tutaj nam zejdzie 100 bloków. Dobra, słuchajcie, zrobię tak. Zbudujmy najpierw to, polikwidujmy te miny. Dzięki temu nasze bezpieczeństwo wzrośnie.
Postawmy to tutaj. Proszę, zbudowaliśmy. I zobaczmy, jak to wygląda. Sterowanie, oczywiście my celujemy. Tylko teraz tak, czy ja tuż to w tą trafię tą wieżyczką? Halo. Naciśnij pistolet. Dobrze, ale gdzie? Włącz tryb strzelania, no ale gdzie to się włącza? Halo? Ja tego nie wiem teraz, nie widzę tego, przepraszam bardzo. Czy tu jest jakiś karabin? Nie widzę, wieżyczka budowlana, wieżyczka strzelająca z okolic. A, tu jest, dobra, mamy, słuchajcie, mamy. To zróbmy dobre zbliżenie. O Jezu. Te miny są tak odporne, czy mi się wydaje? Coś nie mogę zlikwidować. No co jest, halo? Co, ma jakąś swoją żywotność, czy co? Ej, nikt by mam to zlikwidować. Nie wiem, czy to jakieś po HP 150, w ogóle tego nie ruszamy. Ej, a to jest nawet poza zasięgiem. To już w ogóle tak dziwnie. Nie, HP to ma na to, to nie, ja się pomyliłem. Dobra, spróbujmy trafić w takim razie... Tom. No nie, ma jakieś HP, no ale to dlaczego... To może najpierw trzeba zlikwidować te miny, dobra, te co mają poziom życia, ale tak nic im nie robię. O, no w końcu jakieś efekty. No i fajerwerki, dziękuję, piesza rozwalona. No tylko tak trafić. No tak, odpycham ją tylko. A jak widzicie, czasami trzeba mieć trafę, zwłaszcza, że te się miny ruszają. Dobra, pierwszy strzał. Drugi. I trzeci, rozwalający, świetnie. W takim razie jeszcze rozwalmy Tom. I Tom. No, traf. Face to traf, człowieku. Pięknie. Zniszczone miny, ulepszona platforma. Mamy zwycięstwo, może północne. Wszystkie miny zniszczone. I mamy jeszcze tylko zatrudni pracowników. Nie kontynuuj. W takim razie ja chcę 15 pracowników. To ja tutaj tego nie odpuszczę tematu. Ale jak widzicie, no tych min chyba nie pójdzie zlikwidować. W takim razie... Bezpieczeństwo ogarnięte. Zróbmy jeszcze tylko tych 15 pracowników. Mam w tym momencie 11, będzie za chwilę. I zobaczymy, jak to się rozwinie. Zatrudnimy ostatniego pracownika, który jest dla mnie w tym momencie najmniej potrzebny. Ale mamy 15 z pracowników. Zadanie zostało oficjalnie zakończone. Choć mi się wydaje, że to musi być... A nie, zaliczyło. Perfekcja wykonania. Misja zakończona. Właśnie tego chcieliśmy. I tak właśnie się prezentuje Dridil Oi Tankun. Sądzę, że gra jest warta uwagi. Już od 9 marca macie możliwość zakupienia i sami się przekonania, co w tej grze jest naprawdę fajne. Te voksele, ten humor, ten wygląd naprawdę mi się bardzo podoba. A z tego tytułu właśnie, że mamy 9 marca oficjalną premierę, mam dla was konkurs. Do zgarnięcia jeden klucz do Dridil Oi Tankun. Zadanie konkursowe brzmi: wymyślcie najlepszą, najzabawniejszą, najbardziej kreatywną nazwę dla naszej platformy wiertniczej. Osoba z najlepszym pomysłem zgarnia klucz właśnie do tego tytułu. Macie czas na przygotowanie do niedzieli tego tygodnia, żebyście mogli zgarnąć. Oficjalne ogłoszenie wyników, kto zgarnie klucz, oczywiście 9 marca. Serdecznie zapraszam do zabawy. Natomiast jeżeli ten odcinek wam się podobał, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!